Wydawnictwo Bosch poleca. Design i moda w przedwojennej Polsce to album poświęcony wzornictwu, wnętrzom i modzie w II Rzeczpospolitej w okresie od słynnej wystawy paryskiej w 1925 roku, gdzie, jak stwierdził po latach Jerzy Warchałowski, Polska odzyskała niepodległość artystyczną. Aż po nowojorską wystawę światową w 1939 roku. Książka prezentuje najciekawsze projekty mebli, ceramiki użytkowej, zastawy stołowej, samochodów, motocykli, a nawet lokomotyw skonstruowanych i wyprodukowanych w Polsce. Pokazuje także wnętrza mieszkań i sklepów oraz ubiory, które powstały w pracowniach ówczesnych polskich artystów i projektantów. Album zawiera ponad 280 czarno-białych i kolorowych ilustracji, w większości niepublikowanych, pochodzących z Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Narodowej i wielu innych kolekcji. Całość poprzedzona jest obszernym wstępem historycznym. Album do nabycia w księgarniach i na www.bosch.com.pl. Zapraszamy!